Warszawski Festiwal Młodzieży jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i realizowany w ramach programu Młoda Warszawa. Podjęliśmy się tę inicjatywę, ponieważ wierzymy w młodzież. Pracujemy z nią od kilku lat. Od 2015 roku, kiedy realizowaliśmy program Aktywna Warszawska Młodzież, spotkaliśmy grupy aktywnej młodzieży. Wierzymy w to, że młodzież potrafi organizować się, potrafi tworzyć projekty dla dobra społeczności lokalnych, dla dobra swojego najbliższego otoczenia. W ramach festiwalu powołaliśmy inicjatywę Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych. Był to pierwszy tego typu przegląd, w ramach którego młodzież mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale także wymienić się doświadczeniami, zobaczyć, co robią inni. Warszawski Festiwal Młodzieży powstał dla młodzieży, ale także powstaje z młodzieżą. To znaczy bardzo zależało nam na tym, aby włączyć młodzież do organizacji tego festiwalu, żeby mogła podzielić się swoimi pasjami, umiejętnościami z innymi. Czyli żeby nie tylko miała taki charakter podawczy, ale także daje coś od siebie, a naprawdę ma ogromny potencjał do tego, żeby od siebie dawać. Program festiwalu układaliśmy w taki sposób, żeby to było jak najszersze spektrum różnych działań i aktywności, bo chcieliśmy, żeby młodzi pogłębiali swoje pasje i zainteresowania, ale także, żeby ten festiwal był dla nich pretekstem do spotkania. Kolejnym celem Warszawskiego Festiwalu Młodzieży jest wzmacnianie postaw społecznych i obywatelskich. Robimy to poprzez kilka inicjatyw, między innymi spotkania. Taki cykl, który jest szansą spotkania młodych uczestników festiwalu z aktywistami i aktywistkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o to, żeby pan miał po prostu po bramce. Bardzo nam zależy na tym, żeby festiwal był cykliczną imprezą, a nawet nie imprezą, a świętem. Świętem młodych, bo wierzymy w to głęboko, że Warszawa zasługuje na takie święto.